we wtorek o 13:50 na Unikowie. Ja zapraszam na materiał, w którym kilka jego bliskich znajomych wspomina go. Ktoś kiedyś powiedział, że żaden czas nie zna umierania. Zawsze ktoś powiedział, że jak umrze stary człowiek, to powiedział, to zawsze się mówi, mógł żyć dalej sobie ze spokojem, ale 40, 41 nawet, bo Tomek jeszcze nie miał 42 lat, to jest bardzo młody wiek. Cały czas go jeszcze mam przed sobą, gdzie właśnie jeszcze ostatni raz go widziałem w niedzielę, przepraszam, w sobotę, gdzie była szlaka piastowska. Jeszcze się tam z nim przecież żegnałem, więc jeszcze mam go takiego w pamięci. Myślę, żebym chciał, żeby taki został. A, tak, był taki facet, który założył żużel w Poznaniu. Wykreował ten żużel, wokół tego żużla stworzył całą tą otoczkę kibicowską. Tyle lat, co z nim współpracowałem, to ja nie widziałem nigdy, żeby on po prostu narzekał, że on jest zmęczony, żeby musiał odpocząć. I on był cały czas wiecznie pełen ruchu, pełen, że tak powiem, takiego wigoru, werwy i wiecznie miał ten uśmiech na twarzy. Siedział po nocach, siedział. No, niestety sam to zauważyłem, jak niejednokrotnie chciałem do niego zadzwonić, a spojrzałem na zegarek, że była godzina 23, a wysłałem mu maila. Rano patrzę w skrzynkę pocztową, 4 rano było odpisane tego maila, także siedział po nocach naprawdę. Miał tyle spraw na głowie, że siedział do rana, można powiedzieć, potem już o 10 na Olimpii był z powrotem i już nawet w tym roku sobie kupił o wiele większy kalendarz, bo w tym, co miał z zeszłego roku, nie mieścił swoich spotkań, swoich tam spraw, także już miał kalendarz formatu A4, a nie mniejszy. No. Także po samym kalendarzu było widać, ile on ma codziennie do załatwienia. Nie znosił, jak ktoś tracił czas na niepotrzebne rzeczy. Był niesamowitym logistykiem. Potrafił zaszczepić tą swoją pozytywną myśl, tą swoją logistykę. Powiem tak, wielu rzeczy mnie nauczył. Z Tomaszem nie było kłótni. To był człowiek, który był daleko od kłótni. Ja powiem szczerze, że jakiekolwiek spotkania były czy coś takiego, to jak ktoś podnosił głos, zawsze był pierwszym człowiekiem, który tonował to wszystko. On potrafił po prostu przekazać to w taki sposób, że wracaliśmy do normalnej formy rozmowy i była cały czas dyskusja. I ci ludzie, którzy udzielają się w tym klubie, czy to są ludzie na poziomie prac na torze, bo o nich też trzeba pamiętać, to są ludzie, którzy żyją tym i cały czas jest dyskusja. I między nami to była dyskusja godzinami o tym, jakie plany, jaka przyszłość, jak my widzimy w przyszłości klub. I właściwie to wszystko zostało urwane w związku z tym tragicznym dniem. Pojawiały się w jakimś konkretnym meczu burze w internecie, czemu tak, a nie inaczej, to od razuśmy stwierdzili, że trzeba zrobić spotkanie z kibicami, wyjaśnić, odpowiedzieć na pytania. Zawsze stawał twarzą w twarz z kibicami, odpowiadał na pytania, nic nie ukrywał, był szczery, rozmowny. To nie był prezes. Właśnie to w takich normalnych kategoriach, jakie zwykły, przeciętny zjadacz chleba pojmuje. To był bardzo otwarty, bezpośredni człowiek, co teraz na forach czytam, że to ujmowało szalenie, że ja, zwykły człowiek, mogłem sobie porozmawiać z prezesem jak równy z równym. To śmieszne, ale nawet jak ktoś z osób nieraz nietrzeźwych na treningu, zdarzały się takie sytuacje, podszedł do niego i panie prezesie chciał jakiejś rozmowy, to Tomek nigdy mu nie odmówił kilku słów. On zawsze miał ten czas, żeby zamienić dwa słowa. Nawet gdy na przykład ktoś po nieudanym meczu go zaatakował, żeśmy coś źle zrobili, to nie uciekał od tego. Nie uciekał. Zawsze bronił, że to sport, że zawodnicy też mają taki moment, że mogą być słabsi. To jest przecież sport, dana chwila, w tej chwili mogą poczuć się słabiej czy coś takiego. Zawsze stawał po stronie drużyny. I tak to było. Ja powiem szczerze, że taka presja, która jest wywierana w różnych klubach sportowych, żużlowych, w ekstraklasie, gdzie jest to ciśnienie wielkie,
U nas na odprawach pomeczowych, kiedy było czuć tą atmosferę, Tomek wchodził, gasił ją. Wchodził, gasił. Chłopaki, nic się nie stało. No, powinniśmy wygrać ten mecz, ale zepniemy się następny raz. Przeanalizujmy, dlaczego tak się stało. I było widać, jak w zawodnikach to wszystko spadało. I wiedzieli, że nigdy nie będzie na nich naciskał, że musicie coś. Owszem, gdzieś tam w duszy każdy myślał o tym, że no, dobrze było wygrać. Ale nigdy nie było takiej presji wywieranej na zawodnikach. Zwykle razem kibicowaliśmy i chodziliśmy nie tylko, to piłka nożna, no to akurat też, ale to i na koszykówkę chodziliśmy i no Remes Cup, prawda, to w każdym razie jak była jakaś okazja, no to spotykaliśmy się właśnie na różnych zawodach i fajnie nam się właśnie razem oglądało, także to są właśnie też takie wspomnienia, bo w tej chwili nasuwają się, gdzie, kiedy byliśmy i co robiliśmy. No, to i tego też będzie brakowało. Tomkowi bardzo się spodobała dyscyplina, którą u mnie w klubie, czyli ucznictwo. I przyjeżdżał ze swoimi dziećmi, żeby mogły postrzelać. On sam się w to też bardzo angażował, z dużą pasją. I jako takiego gdzieś dzisiaj pamiętam też właśnie strzelającego z łuku. Gdzie za punkt honoru sobie stawiał, żeby tą dziesiątkę strzelić, ale świetnie się przy tym bawił, bo wiem, że są tacy ludzie, którzy po prostu dostają furii, że nie mogą strzelić tego żółtka, a dla Tomka to była to świetna zabawa i właśnie cieszył się, że dzieci mają z tego radość, przyprowadzał swoich znajomych. Fantastycznie nam się rozmawiało o wszystkim, o sporcie tak samo i będzie nam tego bardzo brakowało właśnie, że no to są rozmowy, które zostały gdzieś tam niedokończone. Była jedna rzecz, która potrafiła go jakby odbić od żużla, to była muzyka. I takie w pamięci, co mi zostało, takie dyskusje Adama Skórnickiego właśnie z Tomkiem. Adam jest znany z tego, że lubuje się w muzyce rockowej, takiej ciężkiej. I z Tomkiem popadali nieraz w godzinne dyskusje na temat jakichś muzyków, gitarzystów. I w ten czas nie warto było wchodzić między nich, bo to była po prostu taka nić, gdzie całkowicie żużel nie istniał, tylko muzyka. Fajne. Na pewno tak, dusza rock'n'rollowca, bardzo towarzyski człowiek. Często odbierają go jako duszę towarzystwa. Ludzie do niego lgnęli, chcieli z nim rozmawiać, usiąść przy piwie, porozmawiać. Nie tylko na temat sportu żużlowego, ale tak jak wcześniej wspomniałem, na temat muzyki, którą uwielbiał. Gdzieś tam dowiadywałam się, że na przykład on dla niego największym, takim najfajniejszym relaksem to jest to, jak sobie może na gitarze pograć, że wtedy się idealnie odprężał, że u niego gdzieś ta gitara stoi ciągle pod ręką. I to wiadomo, że to już jest człowiek innego formatu, że właśnie jeżeli on gdzieś ucieka w muzykę po to, żeby odpocząć, odbić się od tych codziennych spraw, to znaczy, że to jest taki fajny człowiek. Tomek sam stwierdził, że koniec średniactwa. Ten rok po prostu będzie rokiem przełomowym, takim, który chciałby, żeby z powrotem wróciło 12-13 tysięcy kibiców na trybuny ze względu na to, że na Golęcinie się coś dzieje, że jest walka, że jest po prostu charyzma. To pod jego egidą to wszystko zostało zbudowane i myślę, że na podstawie tego fundamentu, który wydaje mi się, że on jest bardzo mocny już, powinien powstać taki solidny filar klubu, drużyny, członków klubu, którzy również pracują i pomagają na rzecz Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego. Tyle lat nie było żużla w Poznaniu i jakoś żaden człowiek się nie mógł znaleźć do tego, żeby coś odrodzić. Czyli nie było takiego człowieka, takiego jak Tomek. Nie było takiego człowieka, który wierzył w ten sukces. On po prostu w to wierzył, że to wyjdzie.
on w to wierzył i był mocno uparty. Wiadomo, że sam tego nie stworzył, ale on był tym pomysłodawcą, on był tak najbardziej uparty. Wiadomo, że potrzebował do tego kolegów czy też współorganizatorów, bo samemu nie da się coś tak dużego stworzyć, ale on tą upartością dążył do tego, gdzie no wiadomo, były chwile chwały, chwile zwątpienia, ale jednak kroczek po kroczku i powstało. Także myślę, że można śmiało go nazwać ojcem tego, że powstał ten żużel jednak.